Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i jest to następny program z mojej miniserii, która jest częścią relacji z drugiego Kongresu Medycyny Integralnej. Parę tygodni temu ukazała się oficjalna relacja z tego wydarzenia i tam możecie posłuchać wywiadu ze wszystkimi prelegentami, z wystawcami, z wykładowcami. Jednak te pytania, które zawarłam w owym odcinku, to nie jest cały materiał, który udało mi się zebrać, stąd wpadłam na pomysł, aby przygotować dla Was takie właśnie mini programy, które będą bardziej konkretne, podzielone na tematy składające się z jednego lub dwóch wywiadów, ale poszerzone o dodatkowe pytania, które miałam przyjemność już do własnego użytku zadać i nie spodziewałam się, że będę miała możliwość je wykorzystać, ale bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na przygotowanie właśnie takiej formy miniserii, bo dzięki temu też podcasty ukazują się częściej i nie musicie czekać na nie 2 tygodnie, tylko mamy je na kanale i na Spotify czy iTunesie regularnie. Dzisiaj motyw przewodni to będzie yoga, oddech i mindfulness. Postanowiłam połączyć 2 bardzo fajne wywiady. Oczywiście pytania, które zadawałam, są związane z kongresem, ale mam nadzieję, że dowiecie się też innych ciekawych rzeczy. Także na początku chciałabym przedstawić Wam moje rozmówczynie. Pierwsza z nich będzie to pani Małgorzata Jakubczak. Pani Małgorzata jest pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistką w dziedzinie rozwijania umiejętności psychospołecznych osób dorosłych. Od 2012 roku prowadzi fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM, której misją jest upowszechnianie w Polsce mindfulness i szerokiego spektrum jej zastosowań w profilaktyce i promocji zdrowia, edukacji i wielu innych dziedzinach życia społecznego. Jako jedyna organizacja w kraju, POLIM prowadzi studium nauczycielskie MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction, przygotowujące certyfikowanych specjalistów do realizacji programu MBSR zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami kodeksu etycznego nauczyciela MBSR. Ponadto pani Małgorzata Jakubczak jest wykładowczynią The Institute for Mindfulness Based Approaches oraz mentorką i superwizorką polskich nauczycieli MBSR. Napisała książkę Rozwijanie uważności na co dzień, która została wydana w 2010 roku. I moja druga rozmówczyni to Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji. Posiada zaszczytny tytuł Master of Yoga. Od lat prowadzi autorskie warsztaty i programy wyjazdowe, m.in. Happy Detox, Potęga Ciszy, Yoga Twarzy. Aktywnie propaguje zrównoważony styl życia. Na stałe pisze dla magazynów Yoga, Uroda Życia oraz występuje w innych mediach jako ekspert. Jest też autorką bestsellerów Happy Detox, Happy Uroda i Happy Yoga. Zacznijmy od rozmowy z panią Małgorzatą Jakubczak, która poprowadziła warsztat Stres Cichy Zabójca kontra Świecka Medytacja Mindfulness. Proszę mi powiedzieć, czego będzie dotyczył lub czego dotyczy pani warsztat wykład? Ten warsztat, który zaraz się zacznie, będzie odnosił się do relacji między stresem a medytacją mindfulness. Przy podkreśleniu tego, że stres potrafi nam namieszać w zdrowiu, potrafi być nawet tak zwanym cichym zabójcą i odpowiedź na ten właśnie szkodliwy wpływ, zwłaszcza przewlekłego stresu, to jest medytacja, o której będę tutaj nie tylko mówiła, ale będę chciała zaprosić uczestników do popróbowania, na czym ona polega, jak ona przebiega i zobaczymy, może się okazać, że uczestnicy odczują ten pierwszy smak medytacji mindfulness. Jako, że jesteśmy na Kongresie Medycyny Integralnej, to chciałabym zapytać, czy ma pani taką swoją definicję tego podejścia do zdrowia, do medycyny? Jak pani rozumie to nastawienie i czy zgadza się pani z nim? Dla mnie przede wszystkim w tytule Medycyna Integralna jest taki akcent na podmiotowość osoby chorej, czyli najbardziej zainteresowanej procesem leczenia i zdrowienia. Czyli tutaj widzę odpowiedzialność tej osoby, zaangażowanie, widzę właśnie partnerski stosunek w relacji między osobą chorą a lekarzem czy terapeutą. No i też akcent na wszystkie aspekty zdrowia człowieka, więc nie tylko fizyczne, ale również emocjonalne, mentalne. W każdym razie kojarzy mi się to pojęcie właśnie medycyna integralna z całościowym podejściem do człowieka. A co pani zdaniem musi się zmienić, czy też w systemie, czy w podejściu ludzi do zdrowia, żeby było ono właśnie bardziej holistyczne?
Mam wrażenie, że duże znaczenie ma podejście samych osób najbardziej zainteresowanych, pacjentów, do siebie. Jeśli oni mają wewnętrzne poczucie integralności, poczucie, że są całością, że ich ciało, umysł, emocje współistnieją i nie są jakimiś oderwanymi, abstrakcyjnymi częściami, to pozwolę sobie powiedzieć, że nie pozwolą się traktować przez właśnie na przykład służbę zdrowia jako przypadki pojedynczych schorzeń. Czyli sugeruje Pani, że ta inicjatywa i ta zmiana wychodzi od strony pacjenta? Tak, ponieważ mam wrażenie, że to, z jakim nastawieniem pacjent wchodzi do gabinetu, bardzo wpływa na jakość tego spotkania, jakie się tam odbywa. A jeszcze dopytam w kontekście mindfulness. W jaki sposób wspiera ta, nazwałaby to Pani filozofią? Czy ja ten styl wiem, życia? może raczej styl życia. W jaki sposób ten styl życia może wspierać na przykład choroby przewlekłe? Jest generalnie rzecz biorąc, na skutek praktyki mindfulness budzi się taki właśnie prozdrowotny styl życia, głównie oparty na świadomych wyborach. Kiedy człowiek świadomie wybiera to, co jest dla niego zdrowe, a czuje to, ponieważ jest dzięki medytacji, mindfulness w lepszym kontakcie ze sobą, to też ma taką jakby naturalny weryfikator w sobie. Więc naturalną weryfikację tego, czy to, co jest mu oferowane, mu służy, czy nie. No i wyobrażam sobie i wiem, i sprawdzam to też na sobie, że osoba, która właśnie medytuje, jest w kontakcie ze sobą, potrafi rozpoznać sygnały z ciała, zdaje sobie też sprawę, że nikt poza nią, tak naprawdę tą osobą, nie potrafi, nie może wypowiadać się o jej samopoczuciu w związku z określonym stanem organów, bo czasami to idzie jakby nieoczywisty sposób, że człowiek może mieć zupełnie zdrowe jakieś organy, a jednocześnie odczuwać dolegliwości i odwrotnie, może mieć jakiegoś rodzaju schorzenia fizyczne, ale bardzo dobrze z nimi sobie radzić i żyć. Czyli można powiedzieć, że największym wsparciem w przypadku chorób przewlekłych możemy być my sami dla siebie. Tak, ponieważ przy chorobach przewlekłych myślę, że bardzo ważne są takie zewnętrzne dolegliwości, znaczy zewnętrzne, chciałam powiedzieć, fizjologiczne dolegliwości, jak na przykład ból, który jest takim objawem wielu chorób przewlekłych, a jednocześnie jest bardzo taką konkretną informacją, zarówno dla lekarzy, ale głównie dla osoby zainteresowanej, jak teraz, jak na dziś się ten stan zdrowia przedstawia. I medytacja, bycie w kontakcie, wydaje mi się po prostu niezbędne, żeby przetrwać chorobę przewlekłą bez poczucia beznadziejności, bez poczucia bezsensu, które niestety bardzo często towarzyszą osobom, które cierpią na przewlekłe schorzenie. Druga część dzisiejszego odcinka to rozmowa z Kasią Bem, która poprowadziła warsztat Oddech to zdrowie. Chciałabym zapytać Cię, jaki będzie temat warsztatu dla tych, którzy nie będą mogli, którzy nie mogli uczestniczyć, na czym będzie on polegał? Temat warsztatu to oddech, to zdrowie i myślę, że to jest szalenie ważny warsztat tak naprawdę, dlatego, bo oddech to jest życie, to jest zdrowie, to jest siła, to jest moc i też jest to największy skarb, który mamy pod samym nosem i bardzo rzadko z niego korzystamy w takim celu terapeutycznym, medycznym, w jakim mógłby być wykorzystany. Natomiast tak naprawdę mało kto potrafi oddychać, także tego będę właśnie uczyła na dzisiejszym warsztacie. Jestem bardzo tym podekscytowana, cieszę się, że mogę dotrzeć do takiej większej grupy osób. Jeśli mogłabym wypisywać coś na receptę, to właśnie byłby taki oddech przeponowy do stosowania codziennie, dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, bo naprawdę jest to bezcenne lekarstwo, które ratuje zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i na to są już dowody naukowe od lat, zresztą takich badań jest coraz więcej. Także tym właśnie będę się dzieliła dzisiaj na warsztacie. A w kontekście dzisiejszego kongresu, powiedz mi, czy masz swoją definicję medycyny integralnej? Co rozumiesz przez integralne podejście do zdrowia i czy się z nim zgadzasz?
Tak, no zdecydowanie, absolutnie podpisuję się obiema rękami pod tym. To holistyczne podejście do człowieka jest właśnie integralną częścią jogi, której uczę, także to jest absolutnie w zgodzie ze mną. To jest taki koncept, który ja w ogóle nie umiem sobie wyobrazić leczenia człowieka bez uwzględnienia tych takich trzech podstawowych składowych, czyli ciała, umysłu i duszy, jakby to dopiero tworzy człowieka, czyli tak w zasadzie cud, człowiek, umysł, ciało, umysł i dusza, to dopiero jest ta pełnia, która rzeczywiście no, tworzy nas jako tę istotę ludzką, także tylko w ten sposób, wydaje mi się, można człowieka traktować. Mało tego, ja nawet uważam, że nawet nie tyle leczenie w kontekście medycyny integralnej jest tak bardzo ważne, ale zapobieganie. Ja w zasadzie się tym zajmuję bardziej. Profilaktyka, tak. Zresztą dzisiaj były takie też wykłady, prelekcje na temat gigantycznych kosztów wdrażania leków. Tym bardziej w tym kontekście widać, jak ważna jest profilaktyka i gdyby choć ułamek tych kwot, które poświęcane są w tej chwili na wdrażanie właśnie leków był poświęcony na promocję takich naturalnych metod, które zapobiegają chorobom, no to mielibyśmy do czynienia z rajem na ziemi, tak naprawdę ogromną rzeszą ludzi zdrowych, a nie chorych, tak jak to teraz jest taką właściwie masową no, katastrofą, która nas wszystkich dotyka, bo większość z nas to po prostu chodzący chorzy, żyjący w jakimś zaburzeniu. A gdzie twoim zdaniem powinna zajść zmiana, żeby to podejście do zdrowia było takie bardziej właśnie holistyczne i nastawione na tą profilaktykę? Czy to jest wina systemu, czy podejścia do leczenia, do chorób? Myślę, że to jest, wiele jest bardzo do zrobienia. Trudno jest wskazać jakby jednoznacznie, że jakiś określony obszar powinien podlegać zmianie, ponieważ tych obszarów jest wiele. Ja myślę, że ogromną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju właśnie takie zamierzenia, w którym tutaj dzisiaj uczestniczymy, czyli właśnie takie kongresy, czy w ogóle wszelkiego rodzaju świadomość tego typu podejścia, krzewienie wiedzy na ten temat, to jest szalenie istotne, czyli żeby zwiększać tę świadomość, że w ogóle są inne metody, że właśnie człowiek nie jest tylko ciałem, że medycyna zachodnia jest fantastyczna i oczywiście ratuje nam życie, ale bardzo wiele można zrobić po prostu zanim dojdzie do, teraz w cudzysłowie, do odcięcia ręki, prawda, bo się wdała gangrena. Co zrobić, żeby gangreny nie było, jak temu zapobiec? Także to jest, czyli myślę, że świadomość, jakby budowanie świadomości i zapobieganie. To chyba jest to, co jest takie najważniejsze na dzisiaj do zrobienia. I to powinno wyjść od strony pacjenta, od strony człowieka, czy od strony systemu? Ja myślę, że to działa troszeczkę w dwie strony. To jest, myślę, że jednak wszystko powoli się zmienia. Znowu ten kongres jest najlepszym dowodem na to. Na moje warsztaty też przyjeżdża dużo lekarzy, więc ja myślę, że jednak krzewienie tej świadomości też w środowiskach medycznych jest tutaj szczególnie ważne, bo jeżeli lekarz będzie mógł zaproponować te integralne, też integralne metody, zaproponuje swoim pacjentom oddech, zaproponuje pacjentom skorzystanie z technik mindfulness, zaproponuje jogę, no to on odgrywa w naszym społeczeństwie rolę jednak autorytetu, prawda, z którym się nie dyskutuje, także tu jest też na pewno bardzo dużo do zrobienia, no ale oczywiście też systemowo, no to już jest rola Ministerstwa Zdrowia chociażby, żeby się pochylić nad tego typu podejściem. Są kraje takie jak Skandynawia, to akurat wiem na pewno, wydaje mi się, że również Holandia, Francja, gdzie wiele takich narzędzi medycyny integralnej jest refundowanych z Funduszy Zdrowia. Narodowe refundują takie integralne metody leczenia, jak właśnie akupresura, jak reiki, jak różnego rodzaju praca z energią, jak właśnie mindfulness. No także wiele jest do zrobienia i tak jak mówię, wiele obszarów, jakby w wielu miejscach można by się tym zająć i na wiele różnych sposobów i no, nie jestem wskazać w stanie tego jednego, który mógłby się okazać najsłuszniejszym podejściem. Bo to podejście musi być holistyczne. Tak, podejście musi się zaatakować ze wszystkich możliwych stron, dokładnie. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze czekam na Wasze wrażenia, opinie, komentarze
pod podcastem na YouTubie oraz pod postem na mojej stronie karolinasobańska.com, bo zawsze do każdego odcinka jest wpis poświęcony temu, o czym mówimy oraz zawierający namiary na moich rozmówców. Przypominam, że mojego podcastu możecie wysłuchać na YouTubie, na iTunesie i na Spotify i nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 16. I jeżeli dotrwaliście już do końca i podobają Wam się moje programy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie temu podcastowi ocenę. Jeśli słuchacie go na iPhone'ach, czyli w aplikacji podcasty, mówiąc inaczej na iTunesie, to dosłownie zajmie Wam chwilę, żebyście wystawili mu ocenę. Będzie mi bardzo miło. Jeśli dacie mu 5 gwiazdek i napiszecie kilka miłych słów jako opinię, natomiast jeżeli słuchacie na Spotify, to możecie dodać podcast do obserwowanych. Oprócz tego mam też konto na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie informuję Was z wyprzedzeniem, kto będzie moim gościem. Mówię o tym, że pojawił się nowy odcinek i też wrzucam czasem jakieś zdjęcia zza kulis. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku i do usłyszenia już za tydzień.